Kłaniamy się ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 27. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Warta Poznań, Raków Częstochowa. Gościem trzeciej części konferencji jest kapitan Zielonych Jakub Kiełb. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry. Dzień serdecznie i proszę o krótkie podsumowanie meczu. Pierwsza połowa to jest połowa, którą chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Tylko w tych słowach podsumuję. W drugiej natomiast już zdecydowanie lepiej wyszliśmy w to spotkanie i wydawałoby się, że możemy przejąć kontrolę nad tym spotkaniem. Mieliśmy problem z tworzeniem takiej klarownej sytuacji, natomiast już coś tam się zaczynało dziać pod bramką Rakowa. Niestety strzelili nam drugą bramkę i można powiedzieć, że zabili ten mecz. Okej, dziękuję. To teraz Kuba jest do Państwa dyspozycji. Czy są pytania? Proszę bardzo. Bartosz Kiliński, Głos Wielkopolski. Ja mam pytanie, czym Raków Was najbardziej zaskoczył? Było coś, jak grali, czego byście nie przewidzieli? Raków jest bardzo poukładaną drużyną i mieliśmy wszystko podane jak na tacy, jak grają. Jedyne, z czym troszeczkę nas zaskoczyli, to mieliśmy pewien sposób na rozegranie, w którym przewidywaliśmy, że nie podejdą tak mocno do pressingu, natomiast cały czas ostro atakowali. Na to też mieliśmy rozwiązanie, natomiast w pierwszej połowie całkowicie nam to nie funkcjonowało. W drugiej połowie już było zdecydowanie lepiej. Natomiast tak jak mówię, to jest klasowa drużyna i poukładana, także swoje zachowania są przewidywalni i dobrze się z nich wywiązują. Proszę. Jak mówię, przegląd sportowy. Chyba na nie sposób nie zauważyć, że Raków jest dla Was bardzo niewygodnym zespołem, bo już przez dwa lata gry w Ekstraklasie bodaj pokonaliście, znaczy z Lechem już też mieliście duże problemy, natomiast często w tych meczach z Rakowem podajecie rywalom pomocną dłoń. Czy to jest przypadek, że akurat z tym rywalem popełniacie błędy, czy właśnie nie wykorzystujecie rzutów karnych, czy tak jak dzisiaj trener powiedział, że to praktycznie dwie bramki samobójcze, czy jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć, czy to gdzieś siedzi u Was w głowach? Nie, absolutnie u nas to nie siedzi w głowach, natomiast cały czas muszę się powtarzać, że Raków to jest naprawdę klasowa drużyna. Są przewidywalni w swoich zachowaniach i robią to bardzo dobrze, bo trener Papszyn jest tam ileś lat w tym klubie i czy byli w drugiej, się z nimi mierzyliśmy, czy w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, te zachowania są cały czas bardzo podobne. Co do poprzednich tych spotkań historycznych to z nimi, no to ciężko coś tutaj powiedzieć, że tak się układały. No i dzisiaj to było dokładnie to samo. No, jeśli jakaś drużyna ma inicjatywę i kreuje sobie sytuację, no to te błędy będą się w drużynie przeciwnej pojawiać. Mhm, proszę bardzo. Podczas tego meczu było widać brak zrelaka w Waszej drużynie. Czy myślisz, że w przyszłych meczach te spotkania, tak jak z Rakowem, mogą wyglądać podobnie, że tworzenie klarownej sytuacji i wykorzystywanie tych sytuacji, o ile do nich już dochodzi, będzie dużym problemem? Adam Zrelak ma inną specyfikę gry niż Kasta. Dlatego może tak wyglądało, natomiast my chcieliśmy go wykorzystywać, żeby wolne przestrzenie się poruszał Castaneda, a nie tak Zrelak statycznie siłował się z obrońcami. Być może spowodowane też było to, że większość meczów graliśmy ze Zrelakiem na ataku i mieliśmy po prostu zachowania, które w poprzednich meczach robiliśmy, że chcieliśmy grać na ścianę tak zwaną. Być może to było przyczyną, że Castaneda miał troszeczkę ciężej dzisiaj. Wydaje mi się, że obojętnie, który z tych napastników będzie grał, to są bardzo dobrzy napastnicy i po prostu musimy wykorzystywać ich atuty. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Kuba. Życzymy miłego popołudnia, wszystkiego dobrego, do widzenia.